Poznań, ulica Przełajowa. Wpadliśmy zobaczyć, co pan Tomasz tutaj oferuje. Niestety przyszliśmy dosyć późno, kiedy tutaj niewiele już produktów zostało, bo zostały wykupione. Panie Tomaszu, skąd pomysł na taką działalność? To co? No tak po prostu się zrodziło. Zrodziło się już gdzieś tam, gdzieś lat temu, no i... To jest przede wszystkim no, pasja, nie? Pasja taka nasza. A gdzie się znajduje to pana gospodarstwo, nazwijmy to? Pomiędzy Opalnicą na Nowotomyślem. Pomiędzy Opalnicą na Nowotomyślem. A gdyby ktoś tak z trasy tam był, to jest w stanie po umówieniu się telefonicznym tam gdzieś do pana podjechać? Jak najbardziej. Można podjechać, można to... Jak się stuka miejscowość Bukowiec Stary albo Poraże, to tam wtedy do nas pokieruje, nie? Raczej Bukowiec Stary, jak się stuka w GPS, to też z trasą można śmiało też tam zjechać. Czyli daje pan gwarancję, że są ekologiczne, nie ma żadnego świństwa, tak? 100% bez chemii. A w jakie dni pan urzęduje i gdzie? Tutaj jesteś od soboty. To znaczy tutaj? Na Przełajowej. Tutaj na Balandzie. W Poznaniu. Tak jest. I tylko w soboty? W soboty, tak. To też czasami jeździmy na jakieś takie sceny, coś, ale to rzadko, nie? Aha. Dzięki panie Tomaszu. Spróbujemy, czy ten sok nam nie rozwali jelit. Mamy nadzieję, że jest bardzo dobry. Powiem tak samo, zarówno dorośli mogą, dzieci mogą tak samo też. Polecamy na przeziębienia. Tak, jak najbardziej. Takie te czarnego bzu nawet jak już od kilku miesięcy dziecko może spokojnie takie coś sobie, taki syropek, jak tam coś tam jest przeziębienie, czy też to może śmiało taki syropek spożywać też. To jeszcze raz pokażemy na namiary pana Tomasza.